Radomianin miał duże oczekiwania po swoim występie w DOS Maratonie Łódzkim, który jest jednocześnie Mistrzostwami Polski w maratonie. Kaczor liczył na pobicie swojego rekordu życiowego i osiągnięcie minimum olimpijskiego, które wynosi 2 godziny 8 minut i 10 sekund. Do tego rezultatu jednak sporo zabrakło, bo Kaczor finiszował z czasem 2 godziny 16 minut i 29 sekund, który zapewnił mu jednak wicemistrzostwo kraju. Zmagania odbywały się w trudnych warunkach, bo przy wysokiej temperaturze i dużym wietrze. Mistrzem Polski został Adam Nowicki, który obronił zeszłoroczny tytuł. Wśród pań zwyciężyła Aleksandra Brzezińska. Przypomnijmy, że w lutym Kaczor osiągnął świetny wynik podczas maratonu w Sewilli, gdzie zanotował jeden z najlepszych polskich wyników maratońskich: 2 godziny 9 minut i 35 sekund.